Cię kocham. To nie jest miejsce, w którym dostaniesz coś z zewnątrz. Jego miłość jest dla Ciebie. Nikt z Was nie dostanie tu nic z zewnątrz. To nie jest spotkanie, jakich pełno wszędzie. To nie jest spotkanie, gdzie się rozdaje moc. To są zwiedzenia. To nie są spotkania po to, aby dostać moc, żeby ktoś się pomodlił o Ciebie. A rozumiesz, jak przyszedłeś tutaj z 5% myślenia, że coś się wydarzy w Twoim życiu, bez Twojego ruchu, teraz pokutuj. Pokutuj. Nic się nie wydarza. Nie podłączamy się do chorego, zboczonego, religijnego, patologicznego ruchu w Polsce, który usługuje ludziom z zewnątrz. Nie jesteśmy patolami, niedorozwiniętymi dziećmi specjalnej troski. Jesteśmy królami, panami rzeczywistości. Duszek Świętoszek to jest bałwan. On nie przychodzi, żeby Cię poklepać po dupci, żeby Ci było lepiej. Jesteś panem swojego życia. Nie przyszedłeś tu po to, żeby ktoś się o Ciebie modlił i żeby Ci pomógł przeżyć kolejne parę miesięcy. Jesteś tu po to, żeby sięgnąć po swoje. Przestań liczyć na cokolwiek. Zacznij liczyć na siebie. Koniec takiego chrześcijaństwa w Polsce. Ja przeklinam te ruchy. Chore ruchy. Chore ruchy, które robią szpitale z kościołów. Ty jesteś panem swojego życia. Na podstawie tego, co zrobił dla Ciebie Chrystus, możesz kompletnie brać każdą rzecz. Rozumiesz? Powiedz: Panie Boże, nie jestem inwalidą. No, Przemek musi grać. Panie Boże, nie jestem psychicznie chory. Nie jestem psychicznie chory. Panie Boże, nie jestem dzieckiem specjalnej troski. Panie Boże, ja nie jestem debilem. Ja nie jestem uzależniony od innych ludzi. Ja nie jestem religijnym idiotą. I ja nie liczę na to, że przyjdzie coś do mnie z zewnątrz. Ja mam Ciebie wewnątrz. Twoja moc jest we mnie. Idę po swoje. Módl się. Korolololol.